Uwaga, a pozostali... No, a... Ja już mam na końcu... A co wy w ogóle sadzicie? Żonkile. A po co je sadzicie? Na akcję Pole Nadziei. Dla hospicjum. Dla hospicjum zachodniopomorskiego dla dzieci. To jeszcze tak, jeszcze. Uczestniczymy w niej, żeby pamiętać o chorych dzieciach. Jest ich około 30 w Szczecinie. Są ciężko chore i mają małe szanse na przeżycie. Sadzimy żonkile, bo to jest symbol nadziei, pomocy, po prostu, żeby o nich pamiętać. I teraz zostanie. Czy jakaś została? Odkopać cebulkę. No trudno, za blisko się miało. Dzisiaj wielki dzień, dzień hospicjum zachodniopomorskiego, ale również Szkoły Podstawowej 48. Robimy coś wspólnie, tworzymy kolejne pole nadziei naszego hospicjum. Zwróciliśmy się z taką inicjatywą do pani dyrektor. Inicjatywa została przyjęta bardzo ciepło. Cieszymy się, efekt wspaniały. Co prawda jeszcze go nie widać, ale zapraszamy wiosną, myślę, że będzie fajnie. Myślę, że w kwietniu będzie widać efekt dzisiejszej pracy naszych dzieci, które bardzo chętnie przystąpiły do dzisiejszej akcji. I uczniowie są niesamowicie dumni, że to właśnie koło naszej szkoły powstaje kolejne pole nadziei i to właśnie dla naszych chorych ze Szczecina, chorych dzieci.